Kobieta ze zdjęć przebywa obecnie w szpitalu, jednak policja skierowała do obywateli prośbę o pomoc, ponieważ nie jest znana jej tożsamość. Jeśli ją poznajesz, skontaktuj się z najbliższym komisariatem. Kobieta nie jest pierwszą osobą, w której przypadku organy ścigania postanowiły zwrócić się o pomoc do społeczeństwa. Dzięki wykorzystaniu źródeł masowego przekazu, może udać się rozwiązać tę sprawę. Kobieta o nieznanej tożsamości. Kobieta oraz ustalenie jej personaliów jest obecnie dla policji priorytetem, dlatego funkcjonariusze zdecydowali się na ujawnienie jej zdjęć. Jej dane pozostają nieznane, jednak policjanci z komisariatu przy ulicy Wilczej 21 w Warszawie liczą, że publikacja jej wizerunku pomoże odnaleźć osoby, które ją znają. Wszyscy, którzy znają tożsamość kobiety, proszeni są o jak najszybszy kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat kobiety widocznej na zdjęciu, zadzwoń pod numer 4772 391 08 lub 4772 391 78. Kontaktować można się także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pan Robert Szumiata z KFI podał adres mailowy, na który można kierować swoje przypuszczenia. Komendant. krp1@ksp.policja.gov.pl. Zabieg stosowany na całym świecie. Nie wiadomo, czy kobieta cierpi na zanik pamięci, czy nie jest w stanie lub nie chce podać swoich danych. Na całym świecie stróże prawa wykorzystują siłę przekazu, jaka stoi za mass mediami. Wizerunek pokazywany czy to w telewizji, czy gazetach niejednokrotnie pozwolił na znalezienie znajomych lub bliskich takich osób. Nikt z nas nie jest przecież anonimowy i w trakcie swojego życia spotyka ludzi, zapadając w ich pamięć bardziej lub mniej. Niektóre poszukiwania są bardziej spektakularne, jednak nie można klasyfikować ich według ważności, ponieważ życie każdej osoby prezentuje taką samą wartość. Dzisiaj grzeje, 1. Wstrząsająca relacja pani Marty z kwarantanny. Jej słowa mocno niepokoją. 2. Dziś Polska przekroczyła smutną granicę. Nowe zakażenia, kolejni zmarli, prognozy nie są optymistyczne. Apel szczególnie do lokalnych mieszkańców. Kobieta ze zdjęć najprawdopodobniej mieszka w stolicy, jednak niewykluczone, że pochodzi z innego miasta. Poszukiwania osób, które mogą ją znać, skierowane są głównie do lokalnych mieszkańców, ale policja prosi, aby za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazywać te informacje do jak największej ilości osób. Gwarantuje to większe szanse na to, że apel dotrze do ludzi, które ją znają. Jeśli w jakikolwiek możesz pomóc policji w ustaleniu danych osobowych tej kobiety, lub ją znasz, zgłoś się na komisariat policji, bądź skorzystaj z numerów podanych powyżej. Źródło, KRPI, Śródmieście. Źródło, KRPI, Śródmieście. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Radio Z. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.radiowrocław.pl, na Google News.